Siemanko, z tej strony Kamek, no i witam Was w tak bardzo wyczekiwanych pierwszych informacjach odnośnie FIFA 14 Ultimate Team trybu, który na moim kanale jest najbardziej rozchwytywany, no i którego oczywiście najwięcej możecie się spodziewać w nadchodzącej FIFA. No i tak wygląda mniej więcej screeny, później Wam rzucę na koniec w większej rozdzielczości, będziecie mieli ładnie tutaj do wglądu. Ja tylko pokazuję, jak wygląda layout tych kart, jak wygląda stadion. Mi się osobiście to podoba. Znaczy podoba. Bez szału, ale nie jest źle też. Niektórym to w ogóle mówią, że jest źle, niektórym to się nie podoba. Każdy ma własne zdanie. Ja osobiście myślę, że nie jest tragicznie. Mogli to zrobić gorzej. Jest to jakaś odmiana przynajmniej. No i tak to mniej więcej będzie wyglądało. Tutaj macie stronę ultimateteam.pl. Tam możecie sobie wszystko, co ja tutaj teraz będę Wam czytał, przeczytać dokładnie. Ja tylko przytoczę to, co mi się podoba, opowiem, co mi się podoba, dopowiem to, czego tu nie ma, a co było na YouTube. Inni youtuberzy zagraniczni już powiedzieli. No, tak więc zacznijmy, co nowego w FIFA 14 Ultimate Team. Lepszy system chemii, lepszy system zgrania. O co tu chodzi? Tak więc znikają karty formacji i karty morali. To jest dobre i złe za jednym razem, bo już mniej więcej miałem tu w głowie poukładane, żeby tam wyszukiwać po formacjach i tak dalej w nowej FIFA, ale to jest zmiana i to jest coś, do czego będziemy musieli się przygotować. Będzie ponad 20 modeli tych zmian kart. Gdzieś tu miałem je dodane, zaraz poszukam, gdzie one były. Były na Foothead. Tutaj tak mamy FIFA 14 Chemistry Styles, czyli style zgrania. Mamy ich tutaj podanych trochę mniej niż 20, bo nie wszystkie jeszcze zostały pokazane, ale tu na Footheadzie już możecie sobie zobaczyć mniej więcej, jakie to będą style. Basic, czyli podstawowy, będzie miał plus 1 dla wszystkich statystyk. Tak więc możecie na przykład dać kartę finishera na takiego Wellingtona, który ma tam bardzo dobre te strzały, Brazylijczyk, i dodacie do tego 3 strzały i 3 główki, to będzie maszyna do strzelania bramek. Mogę tak tylko myśleć, że najwięcej to będzie dodanych kart Hunter, bo to jest 3 pace'a i 3 strzałów. No i Shadow, 3 pace'a i 3 obrony dla obrońców, to będzie coś masakrycznego. Nie wiem, jak to dokładnie będzie wyglądało, ale mam nadzieję, że będzie to ciekawe. Jeżeli chodzi o zgranie, również powiedzieli, że w paczkach, jeżeli traficie gracza, on będzie lojalny już dla waszego klubu. Natomiast gdy kupicie kogoś na markecie, wtedy on nie będzie miał, będzie miał jedno zgranie mniej. To jest dobre, bo trzeba zagrać nim 10 meczy, żeby on był lojalny dla naszego klubu. Mi się to osobiście bardzo podoba. No i możliwe, że jeżeli będzie miał on ponad 200 meczów w naszym klubie, to będzie miał jakiś dodatkowy atrybut. To by było naprawdę fajne. Może tak zrobią, zobaczymy. Dalej. Rozszerzony tryb sezonów. No tego mi brakowało. W tym w FIFA 13, jak pamiętamy, było 13 sezonów. 13 sezonów. W FIFA 13 było 5 sezonów. I trochę brakowało tych sezonów, tych lig tak naprawdę. No i co? Te ligi, moim zdaniem, rozszerzenie to jest jak najbardziej dobry pomysł. Nie dość, że będziemy mogli zdobywać monety, to również będziemy mogli zdobywać karty z zawodnikami, co jest bardzo ciekawe, oraz karty jednorazowe. Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajny pomysł. Oczywiście wracają pojedyncze mecze online. Tego brakowało, bo na przykład chcieliście sobie zagrać brązowo-srebrnym składem albo brązowym. No i co, idziecie do sezonów, piąta liga, no i tam macie skład pełen zgrania, 100% złoty skład. A tutaj możecie sobie jakąś hybrydę zrobić, nawet złoto, srebrno, brązową, i gracie sobie mecz online i wyszuka Wam mniej więcej zawodnika o podobnym zgraniu, no i podobnej ocenie z zespołu. Dalej, nowe opcje wyszukiwania kart na rynku oraz możliwości i porównywania. No i tutaj nowy usprawniony system, łatwy w obsłudze interfejs, tak mówią, no i na pewno będziemy mogli według nazwisk wyszukiwać, co jest bardzo dobre, no bo nazwiska to jest naprawdę coś, czego brakuje, bo na przykład mamy Barzagliego i Chiellini'ego w Juventusie i nie można znaleźć tak naprawdę, jeżeli chcemy Chiellini'ego, to tam się przerzuca Barzagli i ciężko jest właśnie znaleźć tą jedną kartę.
No teraz, jeżeli będziemy można to wyszukać po nazwiskach, będzie oczywiście o wiele, wiele łatwiej. No i to jest naprawdę to, czego brakowało i pewnie wiele ludzi to chciało. Kolejną opcją, jeżeli chodzi o wyszukiwania, to na pewno jest to, że możecie sobie w dowolnym momencie wejść, sprawdzić zawodnika w waszym składzie i jeżeli macie taką opcję teraz zamień w klubie. Teraz będzie taka opcja, że będziecie mogli kliknąć i wyszukać dowolnego gracza na markecie i zamienić ich, żeby sprawdzić, o ile wam się zwiększy zgranie lub ocena zespołu. To moim zdaniem jest bardzo, bardzo fajne. Dodatkowo, jeżeli traficie w gracza jakiegoś, powiedzmy, srebrnego w parce i nie wiecie za bardzo, czy on jest dobry, czy nie, będziecie mogli go również porównać z innymi na markecie. Po prostu wyszukujecie tego samego gracza na markecie i porównujecie jego ceny. Wtedy nie przegapicie żadnego dobrego, srebrnego gracza. No i moim zdaniem to jest bardzo, bardzo dobra zmiana. Dalej, co my tu mamy jeszcze? Lojalność, o tym mówiłem. O wszystkim na razie wspominałem. Ciekawostką jest właśnie te najbardziej oczywiście mnie ciekawi ten nowy system chemii, czyli zgrania. Moim zdaniem będzie on bardzo ciekawy i będzie trzeba się trochę przyzwyczaić do tego. Wiadomo, niektóre karty pewnie będą droższe, niektóre tańsze. Moim zdaniem powinni usunąć teraz, pewnie tak zrobią, te karty plus 10 do wszystkiego, no bo wtedy to nie będzie miało sensu. I na przykład tutaj widzicie na tym screenie, że Messi, który jest zaznaczony, po lewej stronie te strzałki, tam ma kartę Marksman, ma plus 2 do strzału, plus 2 do dryblingu i plus 2 do główek. Niestety ma tutaj jeden link czerwony, przez co traci jedną główkę więcej. To myślę, że to jest bardzo, bardzo dobrze przemyślane. Jak to będzie wyglądało w przyszłości, zobaczymy. Layout oczywiście, jak już mówiłem, wspominałem, niektórym się nie podoba, niektórym się podoba. Tutaj możecie zobaczyć na screenie, że z lewej strony na dole mamy Lewandowskiego, który ma 86 overall, czy to dużo, czy to mało. No oczywiście tutaj będą zmiany, więc no nie można co porównywać tak naprawdę. Mogą jeszcze jakieś minimalne zmiany się wprowadzić. No i tak mniej więcej to wygląda. Możecie sobie na stronie Foothead również sprawdzić wszystkich graczy mniej więcej, jaki overall w tym wydaniu mają, w tej FIFA. No i co? To są nowe screeny jeszcze. Moim zdaniem dobre zmiany. Będzie trzeba się przyzwyczaić do nowego futa, ale to jak najbardziej mnie cieszy. No i to było na tyle. Podzielcie swoje opinie w komentarzach. Mam nadzieję, że trochę wam to przybliżyło mniej więcej, jak to wyglądało. Oczywiście nie miałem, nie wiem, dostępu do super screenów, tak jak niektórzy zagraniczni youtuberzy, którzy byli i grali, znaczy nie wiem czy grali, ale oglądali na pewno Ultimate Team, wiedzą jak to wygląda. Niestety w Polsce jesteśmy zbyt biedni i EA Sports Polska nie robi takich eventów niestety. No ale trudno, może w przyszłości to się zmieni. Miejmy taką nadzieję. A to by było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie.